Ludzie sceny i ekranu w anegdocie. Sepleniący Kazimierz Gabrielski, XIX-wieczny aktor, dyrektor teatrów, znał się na aktorach. Miał, jak to się popularnie mówi, nosa. Pewnego razu, angażując do swego teatru młodego adepta, przygląda mu się uważnie, każe chodzić, siąść, po czym: powiedz pan Scotka, zwraca się do zalęknionego chłopaka. Ten wiernie powtarza: Scotka. Niedobrze, ryczy dyrektor. Scotka. Słyszy pan? Mówię wyraźnie. Scotka. Adept dokładnie sylabizuje. Scotka. Nie, wścieka się Gabrielski. Czekaj pan, osterwa to panu pokażę. Zawołajcie osterwę, krzyczy w otwarte drzwi. Młodziutki pan Juliusz na żądanie dyrektora: powiedz Scotka, mówi: szczotka. Zdumiony adept odzywa się porywczo: ale to nie tak, jak mówił pan dyrektor.